finał akcji, na weekend zostaje z rodziną w Markach. Tak, oczywiście. Rozpoczęliśmy 9 lipca, 21 sierpnia kończymy całą wakacyjną akcję, na weekend zostaje z rodziną w Markach, ale to są jednocześnie zakończenie bezpiecznych wakacji. Dlatego mamy tutaj szereg atrakcji w ramach bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Jakie atrakcje na dzisiaj przygotował Urząd Miasta? Oprócz atrakcji na scenie, jak widzimy, dla dzieciaków i dla całych rodzin z dziećmi, mieliśmy atrakcje kulturalne, bo gościliśmy Marecki Ośrodek Kultury imienia Tadeusza Lużyńskiego, Marecki Klub Kobiet z Pasją, które pokazywały rękodzieło, a także elementy bezpieczeństwa. Gościliśmy tutaj firmę, która przedstawiła symulator jazdy na motorze dla dzieci i młodzieży. Można było swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa na drodze sprawdzić. Dzieciaki bardzo chętnie z tego korzystały. Bezpłatne dmuchańce, bezpłatną fotobudkę. Można było sobie zrobić pamiątkę wakacyjną właśnie w fotobudce. I wiele innych. Mieliśmy dynioland, zupę z dyni, mieliśmy miody, pszczoły. Dla dorosłych kawa i herbata, a dla dzieci również babeczka. Tak, oczywiście dla dorosłych kawa, herbata, dla dzieci babeczka, napoje. Także no, strefa relaksu, jak widać, takiego, gdzie można było sobie odpocząć na leżaku, a dzieciaki mogły sobie poszaleć w strefie sportowej. Aura nam nie dopisała, troszkę popadało, ale dzieciaki bawią się wspaniale. Dzieciaki bawią się wspaniale, zresztą to widać nie tylko na scenie, bo na stanowisku sportowym tutaj w Olympic Parku jest tak samo. Cały czas tam widzę urządzenia, chodzą, piłki grają, skaczą, więc widzę, że energia dopisuje. Dzisiaj finał, za chwilę pewnie wyciągnięcie wniosków i czekamy na kolejną edycję. W przyszłym roku pewnie znowu zostanie zorganizowana akcja. Tak, z pewnością tak, spodziewamy się tego, bo frekwencja z roku na rok oczywiście rośnie w siłę, mamy coraz większą tutaj publiczność i fanów. W przyszłym roku będzie 50-lecie obchodów miasta Marki. Pani Agnieszko, na pikniku promowana była również zdrowa żywność. Tak, oczywiście, jak było widać, mieliśmy tutaj Agencję Rynku Rolnego, razem z nią przyjechało wiele stanowisk z ekojarmarku właśnie w ramach zdrowej żywności. Rozdawali jabłka, promowali oczywiście zdrowe odżywianie w szkołach, jak to wygląda, dlaczego dzieciaki nie chcą jeść owoców, a się okazuje, że tutaj poszło sporo jabłek. Mieliśmy też spotkanie ze zwierzątkami. Dzieciaki mogły się nauczyć właściwej pielęgnacji zwierząt. No i dlaczego zwierzęta warto hodować? Mleko, sery, więc wszystko jest naturalne. Akcja naprawdę fenomenalna. Dzieciom się strasznie podoba. Moje osobiście dzieciaki uwielbiają tą akcję. Jesteśmy tutaj co tydzień, co weekend. Także serdecznie zapraszam w przyszłym roku wszystkich markowiaków i nie tylko, bo naprawdę warto, warto. Nie dość, że są zajęcia edukacyjne, wiele zabaw i nie tylko dla najmłodszych, ale również dla dorosłych, także super. Co ci się najbardziej dzisiaj podobało? Konkursy. Podoba ci się na dzisiejszym festynie? Podoba, bardzo fajnie. Brałaś udział w konkursach? Tak. Co ci się dzisiaj najbardziej podobało? Malowanie. A co wam się najbardziej podobało? Jak tańczyliśmy. I kolorowanie pana czerwonym. Jakie umiejętności można ćwiczyć na symulatorze? Na symulatorze praktycznie wszystkie umiejętności można ćwiczyć i należałoby ćwiczyć ze względu na to, że w bezpiecznym środowisku, bez narażenia na utratę życia i zdrowia, możemy kształtować poprawne zachowania i umiejętności każdego kierowcy. Szczególnie te niebezpieczne, z którymi mamy do czynienia na szczególnie polskich drogach. To jest pierwszy w Polsce symulator edukacyjny firmy francuskiej, który ma opisany bardzo ładnie w systemie bardzo przystępnym lekcje wychowania komunikacyjnego. Można powiedzieć, że właściwie jest wykorzystywany cały system takiej edukacji jak dla pilotów, czyli procedury zachowania się w sytuacjach, gdy nagle coś się ma wydarzyć albo dojeżdżam do danego miejsca na drodze, żeby nigdy do takiej sytuacji w rzeczywistości nie miał prawa dojść, czyli nawyki odruchy. I co dzisiaj żeśmy ćwiczyli? No właśnie włączanie się do ruchu, właśnie zachowanie bezpiecznego odstępu, zachowanie się w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. To są główne przyczyny wypadków drogowych, szczególnie młodych ludzi. Co ci się najbardziej podobało?
Najbardziej mi się podobało jak na rondzie stręcanie. Polecasz każdemu taką jazdę na symulatorze? Tak, polecam. Jesteśmy na stoisku z miodem, zawsze ekologicznym. Jest z nami pan Marek Dudek, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły. Panie Marku, zawsze uważało się, że pszczoły to bardzo pracowite owady. Czy to prawda? Tak, od wieków, od milionów lat pszczoły funkcjonują, pojawiają się, znikają, chorują, w tym okresie szczególnie bardzo, ale były pracowite i są pracowite. To właśnie dzięki pszczołom mamy około 70% żywności na naszych stołach. Ich intensywna praca, bardzo intensywna. Przepraszam, przerwę. Jest to oczywiście żywność ekologiczna. Jest to żywność jak najbardziej ekologiczna. Jeśli pszczelarz przestrzega procedur w odpowiednim czasie, dokarmia pszczoły, leczy pszczoły, a najczęściej produktami z ziołami, produktami z najbliższego otoczenia ula, ta żywność, ten miód, ale nie tylko miód, pobrany z ula jest naprawdę ekologiczny, przetestowany, pszczoła jest najlepszym testerem jakości środowiska. Jeśli cokolwiek się dzieje w środowisku, pszczoły giną. I o tym słyszymy, i ciągle słyszymy, że pszczoły giną. Ale dzięki pszczelarzom, dzięki zaangażowanym, młodym pszczelarzom, mamy nadzieję, że one jeszcze będą długo, długo razem z nami żyły. Panie Marku, mówił pan, że pszczoły bardzo dużo latają. Tak, przykładem może być to, że na kilogramowy słoik miodu pszczoły muszą pokonać 450 tysięcy kilometrów. Oczywiście nie jest to jedna pszczoła, wiele pszczół na to pracuje, ale przekładając te kilometry na nasze środowisko tutaj ziemskie, to jest 11 okrążeń wokół kuli ziemskiej na poziomie równika. Taki wysiłek pszczoły pokonują, by zdobyć 1 kilogram miodu. Nazywam się Janek. Dzień kit. Jestem z Tajlandii. Bardzo mi miło. Jest pan mieszkańcem Marek? Tak. Marek.